Wariatka w supermarkecie próbowała wypchnąć mnie z wózka inwalidzkiego. Mam 39 lat i ostatnio byłem na zakupach w supermarkecie, który wprowadził program lojalnościowy, aby rzekomymi zniżkami zamaskować wzrost cen. Co prawda, parę kilometrów dalej znajduje się sklep, gdzie produkty kosztują tyle, ile faktycznie powinny, ale nie mają tam mojego ulubionego energetyka ani karmy dla psów. Nadal nie pozbierałem się po pandemii, podczas której prowadziłem siedzący tryb życia, co w połączeniu z wcześniej istniejącym problemem ze stawami doprowadziło do tego, że muszę korzystać z elektrycznego wózka inwalidzkiego. Jest to składany Igil HD i sprawuje się świetnie. Nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. Kiedy byłem już na miejscu i pochyliłem się, aby złapać zgrzewkę napojów, a następnie schować ją pod siedzeniem, poczułem na plecach dziwny nacisk. Złaś! Jestem od ciebie starsza i bardziej tego potrzebuję, wrzeszczała starsza kobieta, próbując zepchnąć mnie z wózka. Całe szczęście miałem zapięte pasy, co było nietypowe, biorąc pod uwagę, że właśnie podnosiłem coś ciężkiego. Co do cholery, krzyknąłem, siadając prosto i odpychając jej ręce. Ten wózek wygląda na wygodniejszy, a ja jestem już stara. Możesz sobie wziąć mój skuter, skrzeczała kobieta, szarpiąc moim oparciem. Ale to mój wózek. Proszę mnie zostawić w spokoju, odparłem zszokowany. Przecież w supermarketach nie można korzystać z rzeczy osobistych. Daj mi ten wózek! krzyczała starucha, szarpiąc coraz mocniej. Miałem tego dość, więc wrzuciłem najwyższy bieg i ruszyłem do przodu, wyrywając się z jej uścisku. Gdyby mnie wtedy nie puściła, najprawdopodobniej przeciągnąłbym ją po całym supermarkecie, biorąc pod uwagę, że była już stara i potrzebowała skutera. Nie powstrzymało jej to jednak przed wyruszeniem w najgłupszy pościg w dziejach ludzkości. Całe szczęście skutery sklepowe poruszają się wolniej niż inne tego typu urządzenia, to też jako pierwszy dotarłem do kasy i wyminąłem kolejkę, przepraszając pozostałych klientów. Wracaj mi tu! W powietrzu rozległ się wrzask zdenerwowanej kobiety. W tamtym momencie byłem wkurzony, ponieważ starucha zachowywała się jak jakiś rozwydrzony bachor, podczas gdy ja chciałem tylko kupić karmę dla mojego psiaka, ale z perspektywy czasu uważam to za całkiem zabawne. Na szczęście pracownicy sklepu ruszyli mi z odsieczą i pozwolili schować się na zapleczu. A w tym czasie cała kolejka ludzi z wypiekami na twarzach wyczekiwała nadejścia mojej napastniczki. Trochę jej to zajęło, ponieważ te skutery są cholernie wolne. Ale w końcu również dotarła do kasy. Co prawda poruszała się żółwim tempem, ale jej się udało. Była cała czerwona ze złości, okulary wisiały jej na jednym uchu i przez cały czas wrzeszczała, że bardziej należy jej się mój wózek. Pracownicy sklepu musieli jej tłumaczyć, że nie jest on własnością supermarketu i jeśli nadal będzie próbowała go zabrać, na miejsce zostanie wezwana policja. W odpowiedzi kobieta oskarżyła ich o kłamstwo, mówiąc, że na teren sklepu nie można wjeżdżać własnymi urządzeniami. Właśnie przez takie osoby jak pani musieliśmy wprowadzić tę zasadę odpowiedziała jedna z pracownic. W tamtym momencie kobieta musiała dostać olśnienia, albo było jej wstyd przed tyloma osobami, ponieważ zreflektowała się i ni stąd, ni zowąd zapytała gdzie znajdzie karczochy? Niemalże zakrztusiłem się własną śliną, a kasjerka stojąca za mną wskazała palcem miejsce, z którego starucha przyjechała. Nie chcąc się bardziej zbłaźnić, kobieta w pośpiechu odjechała, a ja do końca wizyty unikałem każdej alejki, w której się znajdowała. Przezorny zawsze ubezpieczony, prawda? Teraz mogę się z tego śmiać, ponieważ było to absurdalne, ale jednocześnie próbuję racjonalizować zachowanie kobiety. Może mąż zabronił jej kupić taki wózek, ponieważ nie można było z nich korzystać w supermarketach. Szczerze mówiąc, jest to jedyne sensowne wyjaśnienie, jakie mi przychodzi do głowy. Gdziekolwiek teraz jesteś, stara wariatko, mam nadzieję, że udało ci się kupić własnego eagle HD. Wredna druchna na własnej skórze przekonała się, że z moją mamą się nie zadziera. Mój młodszy braciszek urodził się śmiertelnie chory i odkąd skończył 6 miesięcy często przebywał w szpitalu oraz przyjmował drogie leki, aby poradzić sobie z ogromnymi rachunkami za leczenie. Nasza mama przez lata wykonywała różne prace dorywcze, w tym szycie na zamówienie sukni ślubnych oraz sukienek dla druhen. Podziwiałam ją nie tylko za to, że potrafiła sobie poradzić w takiej sytuacji, ale również dlatego, że miała parę żelaznych zasad, których zawsze się trzymała. Po pierwsze, sama wykonywała wszystkie pomiary. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy słyszałam słowa kłamstwo z próżności skutkuje źle dopasowaną sukienką. Po drugie, wszystkie przymiarki musiały zostać zakończone co najmniej trzy tygodnie przed ślubem. W ten sposób, gdyby Dewey nagle trafił do szpitala, Miałaby wystarczająco dużo czasu, aby załatwić mu opiekę i spokojnie dokończyć zlecenie. Pewnego razu jedna z jej klientek zażyczyła sobie, aby jej druchny miały na sobie sukienki z organzy w pastelowych kolorach. Dla tych, którzy nie wiedzą, organza to taka zwiewna tkanina. Niestety, panna młoda miała więcej druchen, niż było pastelowych odcieni materiału, przez co jedna z dziewczyn musiała się zadowolić jasnym brązem. Kobieta chciała uniknąć kłótni i zamiast samemu rozdzielić kolory, uznała, że kto pierwszy, ten lepszy, druhny mogły same dokonać wyborów takiej kolejności, w jakiej przyszły na pomiary. Jedna z dziewczyn mieszkała 3 godziny drogi od naszego domu i kategorycznie odmówiła przyjazdu na pomiar. Upierała się, że nosi rozmiar 8 i to powinno wystarczyć, ale w przypadku sukien na ślub nie było to takie proste. Finalnie moja mama zgodziła się pójść na kompromis i postanowiła zaufać innej szwaczce, która miała zmierzyć dziewczynę i przesłać jej wymiary. Na miesiąc przed ślubem, DeWay trafił na oddział intensywnej terapii i został podłączony do respiratora. Mama musiała znaleźć kogoś, kto się nim zajmie, ponieważ miała tylko dwa tygodnie na dokończenie ośmiu sukienek. Tata niestety nie mógł tego zrobić, ponieważ ciężko pracował, aby opłacić rachunki, a do tego zajmował się mną i siostrą. Na całe szczęście, mama ma wspaniałych przyjaciół, którzy zgodzili się jej pomóc. Problem w tym, że ta wredna zdzira przyjechała na przymiarkę dopiero dwa dni przed ślubem i jeszcze się spóźniła. Podobno była na wycieczce, a nie zamierzała wracać z powodu jakiejś nieudolnej krawcowej, która nie umiała dobrać rozmiaru. Byłam przy tym i słyszałam, jak mówi o mojej mamie, która o dziwo chciała to mieć za sobą, dlatego starała się nie reagować na te gorzkie słowa. Poprosiła nawet przyjaciółkę, aby posiedziała z dyłem przez cały dzień, ponieważ wolała to skończyć za jednym zamachem. Kiedy druhna w końcu na własne oczy zobaczyła tę paskudną brązową sukienkę, dosłownie zaczęła krzyczeć, iż to niesprawiedliwe, że moja mama wybrała taki ohydny kolor. Zażądała, aby inna z dziewczyn oddała jej swoją sukienkę, ale została wyśmiana, ponieważ wprowadzenie poprawek zajęłoby przynajmniej 20 godzin. Niedługo później na miejscu zjawiła się panna młoda, która wyjaśniła koleżance, że tylko taki kolor został i może jedynie zrezygnować z udziału w ślubie, ale i tak będzie musiała zapłacić za sukienkę. Głupia Siksa w końcu się zgodziła i włożyła suknię. Ale okazało się, iż skłamała co do swojego rozmiaru. Zamek nie chciał się dopiąć, więc moja mama wyciągnęła miarkę. Zdzira odjęła po 5 cm z każdego pomiaru poza wzrostem. Zapytana o to tłumaczyła się, że nie zamierzała pozwolić zazdrosnej krawcowej kłamać na jej temat i poprawiła liczby przed przekazaniem ich dalej. Moja mama wręcz kipiała ze złości, ponieważ życie jej syna wisiało na włosku, a ta próżna raszpla śmiała się jeszcze kłócić. Zażądała podwójnej ceny za sukienkę, ponieważ czekało ją dużo roboty, aby to wszystko naprawić, a tkanina nie była darmowa, ale druchna nie zamierzała odpuścić. W końcu mama się wkurzyła i powiedziała jej, że w takim wypadku ma zapłacić ustaloną kwotę i wziąć sukienkę taką, jaka jest. Nawet panna młoda namawiała swoją koleżankę, aby zapłaciła, dzięki czemu dziewczyna w końcu się zgodziła. Mama kazała druchnie się wynosić i wrócić za pięć godzin, aby odebrać sukienkę. Przerobiona kreacja pasowała idealnie. Druchna uregulowała należność i odeszła. Niestety tego samego dnia zmarł mój brat, a mama postanowiła, że już nigdy więcej nie uszyje żadnej sukni ślubnej. Na przestrzeni dwudziestu lat tylko raz złamała swoje postanowienie, ale chodziło o ślub przyjaciółki, która spędziła ten dzień z Dilwejem na Ojomie.